Jeśli chodzi o usta, to tutaj bym proponowała też coś wodoodpornego i z ochroną. Więc jeśli chodzi o wodoodporne rzeczy, to tak jak Wam mówiłam, właśnie Make Up For Ever robi takie wodoodporne też kredki do ust. To jest taki ładny kolor właśnie pomarańczowy, idealny na lato. I słuchajcie, to jak nałożycie sobie na całe usta, są oczywiście różne kolory, nałożycie na całe usta, tego naprawdę nie jesteście w stanie zjeść. Otóż ja robię tak, że nakładam sobie właśnie tą kredkę na całe usta, później nakładam na to jakąś szminkę. Podczas jedzenia, gadania i tak dalej, szminka mi się zmywa, a to nadal jest. Więc to jest świetne połączenie na właśnie plażę. Wodoodporna maskara i wodoodporna kredka. I jeszcze jedną rzeczą, którą ja Wam polecam na wakacje, to jest jakiś taki balsam ochronny, może być właśnie kolorowy, to bardzo ładnie wygląda, takie delikatnie różowe usta. To jest MAC z kolekcji Hello Kitty i oni też sprzedają różne takie kolory, mam jeszcze taki jasny różowy i on ma też 15 i naprawdę uważajcie na usta podczas wakacji, bo one się bardzo szybko wysuszają, jest wiatr, słona woda i tak dalej. I warto zainwestować w taką pomadkę Nivea, która ma na przykład SPF tam chyba 10 czy coś takiego, taka żółta. I słuchajcie, przedostatnią rzeczą, której chciałam Wam powiedzieć, to jest coś do ciała. No i wiadomo, trzeba używać balsamów i tak dalej, ale ja o tym nie będę mówić. Ja słuchajcie, z YouTube'a oczywiście, usłyszałam o czymś takim i to jest z The Body Shop. To się nazywa Body and Leg Shine. I słuchajcie, to jest po prostu taki stick. To wygląda jak dezodorant. W ogóle bardzo ładnie pachnie. To mnie kosztowało 39 zł. I chodzi o to, że jak na przykład macie za jasne nogi, czy nawet nie opaliłyście się dobrze, czy na przykład nie możecie się opalać, to naprawdę super działa. I ja troszeczkę się opaliłam, więc pokażę Wam na wewnętrznej stronie ręki. O, zobaczcie. To nie jest żaden samoopalacz. Ja nie cierpię samoopalaczów i nigdy tego nie nakładam. Ale to po prostu bardzo ładnie się wchłania i smarowuje i daje taki piękny połysk skórze. I ja też tego na przykład używam tutaj na te kości. Na ramiona można tego używać. No naprawdę coś rewelacyjny dla mnie produkt. Na razie chyba najlepszy, który sobie w zeszłym miesiącu kupiłam. Bardzo często go używam właśnie do nóg, bo nogi mam troszeczkę jaśniejsze niż całe ciało. Więc dla mnie to jest numer jeden produkt na lato. Słuchajcie, jeszcze jedną rzeczą to są na pewno... Aha, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że mi to nie brudzi w ogóle ubrań, nie zabrudziło mi i z niczym takim się nie spotkałam. I ja mam tylko jeszcze w kolorze 02, to jest medium dark, czyli średni ciemny. Jest jeszcze jaśniejszy, natomiast ja bym polecała jednak wzięcie tego ciemniejszego, dlatego że on się bardzo ładnie rozprowadza i jego można nakładać kilka warstw, żeby był ciemniejszy. Tamtego może być nie widać. Kolejną rzeczą to są lakiery, słuchajcie, no i tutaj dla mnie wszelkie błękity naprawdę wygrywają w te wakacje i nie mogę się doczekać, kiedy pomaluję sobie palce u stóp właśnie którymś niebieskim i pójdę gdzieś na plażę albo na basen, marzę o tym. To jest akurat China Glaze for Audrey, a to jest Towel Boy Toy, takie dwa ładne błękity. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, to są zapachy i dla mnie zapachem w ogóle lata jest taka eskada, to się nazywa Marine Groove i eskada co roku wychodzi właśnie z różnymi takimi zapachami na lato. Słuchajcie, no to jest, jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy właśnie na lato, takie owocowe, to jest idealne. Powąchajcie sobie w sklepie, naprawdę super, super. I dla mnie zapachy w ciągu lata są bardzo ważne, tym bardziej jeżeli gdzieś wyjeżdżam, ponieważ zapachy mi się po prostu kojarzą później właśnie z tymi miłymi chwilami i takim zapachem jest na przykład taki z maka, który... Poczekajcie.
To jest właśnie ten perfum z Maka, który sobie kupiłam w zeszłym roku z limitowanej edycji. Słuchajcie, to jak się teraz nawet tym popsikam. Boże, to mi się tak kojarzy z zeszłorocznymi wakacjami i zawsze, jak tylko poczuję ten zapach, wiem, że będzie mi się to kojarzyło z wakacjami, więc to jest takie fajne przypomnienie o tym, co przeżyłyście. No i dobra, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że coś tam z tego wyciągniecie, jakieś porady. Ja naprawdę polecam Wam, żebyście się chroniły przed tymi promieniami słonecznymi, bo to jest bardzo ważne, czyli krem, jakiś balsam do ciała. Też ważne jest, żeby chronić włosy, jeżeli ma się farbowane. I wodoodporna maskara, kredka do ust i do oczu. I jesteście takie. No to słuchajcie, życzę Wam miłych wyjazdów. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie wyjeżdżacie, bo no ja na razie siedzę w Warszawie szarej i się tutaj kiszę. I co, to by było na tyle. Żegnam Was i do zobaczenia. Pa!